Dom, ważna rzecz, pan Rafał Paśko. Rafała poznałam niedawno w Przemyślu, ponieważ tam właśnie jest nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. I pan Rafał podarował mi swoje książki. Jest naszym słuchaczem. I pomyślałam sobie, a zobaczę, ciekawe jak pan Rafał pisze. I pisze znakomicie. I ta książka jest świetnie wydana, bardzo ładnie zilustrowana. Za to odpowiada pani Małgorzata Pięta, pan Karol Godek. I słuchajcie, i to jest niezwykle poruszająca opowieść o dwóch psach, które trafiły do schroniska. I o trzecim psie, który także trafił do schroniska. I teraz cała akcja polega na tym, żeby wydostać się z tego schroniska i odnaleźć dom tego trzeciego psa, bo ten dom jest, bo tam jest pewna pani, która bardzo kocha, tęskni i czeka. No i powiem wam, że dużo jest zwrotów akcji i jest to niezwykle taka uwrażliwiająca opowieść na los zwierząt, które mają z nami ludźmi bardzo często naprawdę źle, dlatego że nie każdy potrafi kochać, nie każdy potrafi opiekować się. I powiem wam, to jest bardzo bolesne, ale niekiedy pod swoją opiekę przyjmujemy malutkie, puchate, radosne stworki, takie psiaki, które dają nam dużo radości i frajdy. Ale kiedy z tych psiaków wyrastają duże psy? Wilczory. To są tacy ludzie, którzy potrafią je oddać, a te psy wszystkie mają serca i wszystkie kochają i w tych schroniskach bardzo tęsknią. Jeśli znacie kogoś takiego, to powiedzcie mu, że tak nie wolno robić, że człowiek nigdy tak nie powinien się zachować. Ja powtórzę ten tytuł. Dom, ważna rzecz.